wściekłe pięści Benjamina, bożelika. Dobra, jasne. Czy czajka? Chłopcy, pomożecie mi? Bo gonił mnie taki facet. Ja się tutaj schowałam przed nim, ale boję się, że jak stąd wyjdę, to on się na mnie rzuci. Niezła jesteś. Się sam się na ciebie rzucę, jak tam chcesz. Słuchaj. Chłopcze, a to jest wasz skuter? Bo on to się chyba zaraz na niego wysika. Co na mój skuter? Dawaj dwoje. Nikogo tu nie ma przecież. Coś mi tu nie gra. Co ta laska tu leci? Dobra, chodźcie. Nie ma. Jerek. Co? Wróćcie od skutera. Przecież nikogo tam nie ma. Co ty odp***asz? Ja przepraszam, bo on się na pewno was przestraszył, bo... Przecież wy tu jesteście tacy silni, a on to taki chuchro jest. To co, zostaniesz na drinka? Może się czymś takiego mocniejszego napijesz? No, no. Nie wiecie co, bo ja to już, ja muszę już iść do domu, bo... Spokojnie, ja cię odprowadzę, nie śpiesz się. Powiedz, gdzie mieszkasz? Bo w domu to czeka na mnie mój mąż, a ten mój mąż to ćwiczy karate i boks i on... Ale ja też ćwiczę karate, no przestań! To po, dziękuję za ratunek, pa, buziaczki, pa! Ale czekaj, kurczę! Dobra, Ksanisko, grajmy dalej. Ja biegnę do auta, a ty uciekaj. Dzięki. Ej, ej! Ej! Plecet! Za skuter, który ja mu za***łem. Nie! Stary, to ta laska ci zapieprzyła kluczyki. Szwa mać.